Okej, siemano, witam serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek Abogus. Jesteśmy Snitchem. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania, wbijania na Twitch, TV, social media, link w opisie, polecam serdecznie. No i co? Myślę, że tak, trzeba taktycznie jakoś ustawić te questy, te taski, które zrobić na końcu. Myślę, że trwa... Nie, to bez sensu w tym przypadku. Jestem szeryfem i zabiłem Delvexa. No nie. Nie. Dobra, tak. to może zróbmy po prostu taktyczne wyrzucenie ATM-a po prostu. Nie, skipnijcie, a ja spróbuję zabić jego. Nie! To było chamskie. Ale skipnijcie. No, to było chamskie. Ale cię wyjebiemy teraz. Nie, skipnijcie. Trzeba wyrobać. Kurde, szeryfem tak się nie robi. Teraz powinno się okazać, że on nie zabił jeszcze sterem po prostu i to zgłosił, że go zabił. To by było sadgę trochę. Ej, to będzie double sadgę właśnie. No właśnie, strasznie sadgę będzie. O, nie był, to dobrze. W sensie nie był. Trzeba jakoś taktycznie ogarnąć, który task zrobimy kiedy. Myślę, że taktyczne będzie zostawienie taska tutaj i w labie. No, to chyba będzie najtaktyczniej. Aha, ktoś odpalił tego, reaktor. Bo jest ustawione, że jak zostają mi dwa taski, to impostorzy dostają o tym informację. Więc musimy zrobić, tak w miarę właśnie zostawić te taski najbliżej admina. Dobra, więc rakietę sobie zostawimy, antenkę sobie zrobimy. Spoko, cyk. Dobra. Zrobione. No i co, postawmy sobie czosnek. Lećmy do elektryka. Akurat ktoś wyłącza światło. Klapka tutaj mamy. Jak klapek to naprawi, super. Mamy jeszcze tutaj Spokstera, jest Wick, jest Vexy. Spoko, robimy w takim razie download. Kiedy Wlady wraca? W poniedziałek. I tak ten odcinek pewnie będzie w środę, więc no. Też nie wiem, no zobaczymy jak to poplanuje te odcinki. Okej, okay, zrobione. Teraz tak, mamy tutaj jeszcze kolejne kable. Będziemy mieli jeszcze jedne. Zróbmy szybciutko o dwa. Super. Ile mi tasków zostało? No sporo jeszcze. Mam jeszcze uploadzik do zrobienia. Nie no, jak wywaliliśmy jednego impostora, powinniśmy zdążyć to zrobić. Za 3 lata wrzuć na YouTube. Dzisiaj w ogóle właśnie za minutę wchodzi odcinek z Tricky Towers, który był nagrany w sierpniu. 3 odcinki znalazłem jakieś z Tricky Towers jeszcze. Więc stwierdziłem, że je wrzucę. Okej, mam pewne podejrzenia. Słucham cię. No to... O, jeszcze Vexy umarł. No, dwójka umarł. O, to ciekawe. No to... To albo jest szybki impostor, albo nadal mamy dwóch. Nieważne. Ogólnie to byłem z Pokesterem bardzo długo i zostawiłem go na Weaponsach. Pobiegłem sobie do admina. Zgasło tam światło, tam spotkałem się z Klapkiem. I pobiegłem na Vitalsy i patrzę, kurczę, Spokster nie żyje. Jeszcze chciałem powiedzieć, że z lewej do admina przybiegł Amongo. I pobiegłem sobie właśnie na lewo, wchodzę do Weaponsów, patrzę, no i tam gdzie go zostawiłem, tam sobie ciało Spokstera leży. I tyle mogę powiedzieć, wiem tyle, że jeszcze dwie osoby w Electricalu były. I możliwe, że tam też padł kill teraz, bo teraz, no jakby chwilę wcześniej. Ja byłem teraz w labie praktycznie chyba już. Jedna nie pamiętam dokładnie. Była w labie, istnieje taka opcja. No właśnie, ja byłem w labie. No jeśli dwóch elektryku, no to kto był w elektryku? No musiał być Mardax i Klapek. No nie no, Klapek co? Był nie, w adminie. A nie, Klapek w adminie, no to Amongo wbiegł do admina, no to jak dwie osoby mogły być w elektryku? Dwie osoby były w elektryku, z czego pewnie jedno ciało. A, może być ciało, no. Ja z dołu z elektryka zbiegałem. Możliwe, że mamy sidekicka. I biegłem od razu na tego, admina wtedy. W sumie, może być Jackal i sidekick. No to jest Jackal i sidekick. Więc nie wchodziłem na dodatek jeszcze. Wydaje mi się, że to będzie Amongo i Martlax lub Amongo i AB, ale bardziej bym się skłaniał ku Amongo Martlax. Dobra, no. A gdzie byłeś Mardlax w takim razie w tej chwili? Co? Gdzie byłeś teraz? Tam gdzie butle ładujesz. Czyli O2. Nie z wodą mi chodzi, tylko te O2. No O2. Tam pewnie jest również i ciało Vexiego. No. I kurczę, wydaje mi się, że to będzie Amongo i Mardlax. Czekaj, Amongo, mówisz, że pod koniec rundy gdzie byłeś?
pod koniec rundy z wami byłem. Aha, no tak. No tak! Ale wcześniej przybiegł z lewej strony, z tamtej dokładnie tak, strony, ale do gdzie leżało martwe ciało, klapka. O Jezu, bo ci uwierzę na słowo. Było czy światło zgaszone, więc nie widziałem. No, musimy raczej strzelać, ja bym strzelał. No, ja też bym strzelił, to prawda. Jak przegramy, to przegramy. Odkipnął. Pewnie mogę. Że sam go sam na siebie nie zagłosował. Okej, okay. No może być taka sytuacja, że jest właśnie Jackal i Sidekick. Dobra, tego questa zostawiamy, nie robimy go. Zostawiamy go na koniec. Niech oni zajmą się światłami, ja zajmę się tymi taskami, które mi zostały. Najpierw zróbmy te ostatnie kable. Dobra, task complete. No i teraz tak, mamy trzy taski. Odklikujemy, rakietka i task w adminie. Teraz już impostor widzi, że jestem tym. Gdzie jestem? Dobra. Szybciutko! Wspieraj. No nie, ktoś włączył światło. Nie, komunikację ktoś zrobił. Ale źle, ale źle. Schowajmy się może. Ale on tak mnie widzi, on tu idzie! Jak ktoś zrobi? Ale idzie, ale idzie! Widzowie, ale idzie! Ajajaj. Kurde. O Jezusku, to nie on! Co to jest? Powolutku, bez pośpiechu! O kurde, kurde, kurde. Bez pośpiechu, spokojnie! Co to jest? Czy to... No, czekaj, kto to był? Czerwony, Mardlax, okej, okay, dobra, wiem już! Kurna no! Zrób ktoś to! Pierdzielam stąd! No nie... O, dobra! Mardlax jest impostorem. Co? Mardlax jest impostorem, jestem snitchem, zrobiłem wszystkie taski. To Mardlax. Jako jedyny naprawiałem to. No i co z tego? Mam cię mam na ciebie strzałkę, kurde. Chyba na monitor sobie ma. No przykro mi, no. Niestety Mardlax, zostaje złapany na gorącym uczynku. No bez killa nie zgłosiłbym przycisku i stwierdził, że kurna powiem, że to Mardlax, no proszę was. Chyba, że jesteś impostorem, chcesz mieć jeden mniej. Tym bardziej, że kurna no był podejrzany wcześniej. Dobra, jak będziesz impostorem, maybe to już nigdy ci nie zaufam. Niech wam będzie nawet... Yeah. To... Kurna! Klapka mogłeś na reaktorze ostrzelić i byś wygrał. Bo cały czas AB kampił przy przycisku, no. Dobrze, nie no, wystarczyło, żebym mnie zabił, no. Dobrze, wydedukowałem się. No ale po co tego reaktora robiłeś? Nie no, ale ten, ja który się na mnie rzuca od razu, jak tylko może. Ja ci tego reaktora jeszcze odpaliłem, kurde, miałeś taką okazję. No, miałeś. Tym bardziej, że miałeś, kurde, mnie zaznaczonego cały czas, mogłeś mnie po prostu odwalić i tyle. No, dodatkowo właśnie tak miałem, tylko tak się zdali, więc no, byłeś podejrzany. Ja tak no, tylko podchodziłem tak powolutku, żeby zobaczyć, kurde, kto to jest. Ej, ty jak imposter zostaje sam na dwóch, to wygrywa automatu, czy jak to jest? Nie, jeden na jeden jak zostaje, musi zabić jeszcze. No to było, to i tak ja bym miał sam na dwóch. No dobra, ale, no to ale miałbyś szansę większe. Ale cały czas kampił przy przycisku, no. Ale wystarczyło raport kliknąć. Oni by nawet reaktora wtedy może nie zdążyli zrobić. No to prawda, to w sumie, no, bo ja bym nie poszedł do reaktora. ATM złoczyńco, daj mi pograć, no. No właśnie, daj mu pograć. Nie zabijaj mnie. Zostaw go. No teraz byłem arsonistą, ale masakra jakaś. No właśnie, jeszcze był arsonistą, ale sad. No. Oj, jak zwykle, nie będzie potem nowych ciekawych ról. To my gramy na dwóch impostorów, ta? No tak, wow. Na 9 osób na dwóch impostorów, brawo. Ej. Co ci Gena tego odpalał, no? Bo wcześniej myślałem, że mamy trzech, bo quit był jeszcze na czerwono.
A jak Queen był spajem wtedy. Dobra. Kurde, no niech on do kogoś podejdzie. Jak z eventami skakał. No we podejdź do kogoś. Ktoś, no jest inżynier Vexi, trzeba go walnąć chyba. Oho. Dawaj, podejdź do kogoś. Podejdź. Podejdź, powiedz nie, jestem sam. No dawaj. Zaraz się zdenerwuję i sam szczelę. O, w końcu. Gdzie? Adminie. No dajcie mi pograć, no. No dajcie mi pograć. Nie, jakieś nieporozumienie. O nie, ale współczuję. Chcę tylko powiedzieć, że Vexi albo jest najgorszym imposterem, albo jest najlepszym myślnie. Inżynierem. O, tak chcę tylko powiedzieć, bo sobie skoczy na wyjebce przy mnie i ATM-ie do Venta. Ale kto, Zadal Vex? Vexi. A Vexi. Może właśnie chciał pokazać, że jest inżynierem. No właśnie, albo się może tak być i właśnie go sprzedaliście, że jest inżynierem. No, no nic właśnie. Nie tak. I teraz impostorowie go strzelą przez was. No, a gdzie było ciało? W adminie było ciało. Bo mi się GUI baguje. Chyba, że chcecie czekać 100 sekund. A widziałeś, co widziałeś Klapek? Jak umarł? Widziałem, że wszedł do mnie od góry do admina i po prostu nagle ja sobie wchodzę na admina, a on umarł. Aha, kurde. Jak to jest... Warlock. Widziałem też kogoś, kto był przy przycisku, ale... Ci chodzi przy tym, gdzie się respimy po wodzie. No, ja tam wlazłem za kimś, po czym on gdzieś poszedł i... No to ale za kim? Jakieś informacje, kto? Zadelfeksem, kurde, i go tam i ATM ucieka do Vitalsów i Klapierz zgłasza na dole w administrator roomie. Ja widziałem ogólnie Delveksa przez chwilę, że był w specimenie. Bo ja byłem w specimenie teraz i ogólnie znaczy, widziałem go, że on... Widziałem, że ty po prostu wchodziłeś do tego. Do admina, no teraz, no byłem w specimenie i teraz wchodziłem do admina dopiero. Jest tak? Jest co? Tak. Czyli, tak, dobrze, jest tak. Tak. Jeszcze 8 osób, to nie ma co. No nie wiem, ja można niby zaryzykować, no ale na kogo byśmy nie, chcieli? Nie, no chyba nie ma na kogo. Na Martlaxa tylko. Na Martlaxa. Na ATM-a jak na już. ATM-a w sumie, no na ATM-a, co ATM zrobił? Bo Delvex nie żyje. A, to prawda. No cóż. No chyba Delvex, no nie zrobiłem tego umyślnie, no. Nie wiedziałem, że ty akurat jesteś obok Klapka. Dobra, Vexiego następnej rundzie wywalamy. Co jest? Halo. Jestem inżynierem, czemu ja? To prawda, no, może być inżynierem. No wiemy, że Vex jest inżynierem, no. Dobra. Zróbmy sobie może od razu. Okej, okay, ktoś naprawił. Spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Idźmy teraz do komunikacji. Teraz tak, pozamykamy im wszystkim drzwi. No i co? Włączmy reaktor. Może zanim włączę reaktor, po prostu kogoś zarażę. To jest jakiś plan. Może nie ATM-a, ATM by się skapnął, że ja go mogłem... Gdzie? Dobra, ogólnie to tak. Dobra, to ja znalazłem dwa ciała. Nie, daj mi, ja zgłosiłem, dobra, daj mi powiedzieć. Idę sobie w stronę medbaya i widzę Quicka odbiegającego w lewo. Trochę się zawahał, poszedł dalej. Patrzę, dwa ciała leżą na wejściu do medbaya. Tak, to jest Quick, bo widziałem na kamerach go i dopiero Spookster przybiegał.
No to jest gówno prawda, bo kamery się nie świeciły. Świeciły się, Byczku, świeciły się. Padłeś jak śliwka kompot. Oni mnie nie widzieli? Słuchajcie, wracając, bo miałem wbite. Nie, nie jest to prawda, ponieważ kamery się nie świeciły. I przy ciałach, dosłownie dwóch ciałach, nie weksji. Zaufaj mi. Po cichutku. Ej, jak się świeciły. Ej, tylko, że przy ciele stał minisboxer. Wyrzućcie mi z minisboxer. Ej, numer się świeciły. No to zostajecie na lojera. O nie! Czekaj, on może być jesterem. No nie. Nie może być jesterem, bo odbiega od dwóch ciał. Nie jest jesterem, bo ja jestem jesterem. Nikt się nie skapnął, że tam byłem. Nikt się nie zorientował. Nie wytrzymam. O kurde. Dobra, to była ostatnia naprawa inżyniera. O kurde. Okej, Vexi zaskoczył. Okej, kurde, niedobrze. Dobra, trzeba teraz tak. No nie rękuj. Dobra, cichaj tematem, no musiałem coś zrobić. Sytuacja nie wyglądała dobrze. Ogólnie śmieszna sprawa, bo szedłem sobie od Ejbiego, od strony prawej reaktora. Idę sobie na lewo, stamtąd odbiega sobie Marlax i nagle zakręca za mną i nagle umiera. No to proste, to AB kolejny, no. Czemu AB kolejny? Nie, a może nie, po prostu Boxster rzeczywiście zrobił tego drugiego killa w tamtym. Nie, to jest Amongo. Czemu Amongo? Jak Amongo? Znaczy Amongo cały czas się... A, tak? No. Ja bawiłem się kartami, chciałem cię wyrzucić, no. Ej, a mam pytanie, kto zrobił pierwszy reaktor? Ja zrobiłem prawy reaktor. Po lewej ja z Vexim przecież. Vexi ale pierwszy, a, nie drugi. A, pierwszy. No Vexi, to pierwszy, bo jest inżynierem. Tak, Vexi zrobił jako inżynier ostatni raz chyba. Dobra, użył. Czyli tak. Jeżeli AB był z prawej, z lewej był Among Us Vexim, tak? No i jeszcze i tam była osoba, która... Ja byłem na Vitalsach i patrzyłem, kiedy padł kill. Stamtąd odbiegał Mardlax, on zawrócił za mną i kiedy zginął. Kiedy padł kill? Na środku... Kill padł 2 sekundy temu, no. Dosłownie. Pesa jest... Jak chcecie, na mnie zagłosować. Mi się wydaje, że... To jest wampir, nie? Nie no, wampir? Czemu wampir? No, że Amongo wampir? No, tak myślę. Dobra, głosujcie na mnie, no, jak chcecie. No nie no, jeśli on jest swaperem, to zeswapuje. Tak, no. A, no w sumie to jest dobry pomysł. Na mnie poszli głosy? No. Dobra, Spookster daj na mnie też. Dawaj. Jakby jak jest swaperem, to zesłapuje na tego. Zagłosuje na siebie i zesłapuje na Ebiego. Mówiłem. Bez szans. Śmieszna sprawa się wydarzyła. Mam nadzieję, że ktoś na mnie zagłosuje. Nie no, wiedziałem, że po prostu dojdziecie w końcu do wniosku, że możecie zrobić coś takiego. Ja przepraszam, Ebi, za tę sytuację, ale ja... No ja nie wiem, co ty, Quick, zrobiłeś! Ja kurna otwieram drzwi, a tam pada ciało i Quick zabija! No nie mogę! Ale nikt się nie zorientował, że w ogóle walnąłem ATM-a obok... W tym samym miejscu. Mi przez chwilę właśnie jakaś postać mi śmignała przez kamerę, ale nie zdążyłem się przyjrzeć. Ja chciałem światło włączyć od razu, ale kurwa się okazało, że one nie mogę ich wyłączyć i tak. Quick najgorzej wpadł właśnie przy tych dwóch ciałach, stałeś z Bookster biega. Ajajaj. No ale ja właśnie chciałem, daj mi pograć. Ale ja nie wiedziałem! Ja tak miałem smutno po prostu, jak okazało się, że Murlockiem walnąłem jako klapek Delvexa. Kolejny raz Delvex. Nieświadomie, ale no, musiało się to wydarzyć. Nie, fokusujecie się na sobie. Na sobak, to nie ma. Jak nie ATM, to AB, no. Time Mastera, bo on, jak on działa, że jak kliknę, to cofam czas? To nie, bo to masz 3 sekundy ochrony i jeśli impostor w tych 3 sekundach spróbuje cię zabić, to czas się cofa. Tak działa. No. Czyli nie tak jak kiedyś, że klikałeś no nie, i cofałeś. Kiedyś spamił tym cofaniem.
To było na tamą faz. Dobra, jesteśmy znowu deputy. Okej, robimy sobie taski. No i co, no? Będziemy się chronić, związując innych. Mam trzy związania. O, nie, tak, źle zrobiłem. Tyk, zrobione. A, i kto by chciał mnie zabić? Zaraz załatwimy, jak ktoś będzie próbował mnie zabić. Tyle ci powiem, cyk, związanie. No i super. Nie, no shifter tutaj tak nie działa. Kurde, no. Idź za mną, klap, jak się boję. Tam już nie mogę cię związać. No nie, no ale chyba by mnie nie zabił w taki brutalny sposób. O kurczę, się przestraszyłem. O, gdzie? Co się stało? Jak się wychodzi ze śmietnika i chyba mi napis Quicka mignął przed chwilą. Quick, wytłumacz się. Gdzie byłeś? Niemożliwe, bo byłem w... dopiero co byłem w adminie. Dosłownie to przy stole. Potwierdzi. To ile osób było w labie? Na pewno potwierdzi. Chyba ile 5 osób było. Ja byłem w specimenie z klatkiem. Nie było 5 osób w labie. Ale na adminie widziałem, że było tam 5 osób. Nie, nie było 5 osób. Mówię ci. Ja przy rakietce byłem. To jakiś skam. Nie, to jakiś skam, bo była jedna albo dwie. Ja widziałem, jak chyba kółku było właśnie literka. Ale co ty w ogóle mówisz? Mówię ci, że 4 albo 5 osób było jeszcze jakieś 10 sekund temu w labie. Mówię ci. No ja byłem, na 10 sekund temu to byłem jeszcze ja i Klapek, no ale my weszliśmy do specimena i skończyliśmy w specimenie w dwójkę. A generalnie. No, no ale on mówił, że teraz był przy stole, a teraz. Tak, no a teraz na Vitalsach byłem. No a ja teraz Amongiem na dole w O2 skończyłem. Znaczy, miałem niedaleko O2 Amonga. Ze mną byłeś? No może... znaczy, nie wiem, czy. A gdzie ty byłeś, Amongo? Ja cię nie widziałem, Mardzak, z Impostor. O, to może Impostor Vision jakiś, no, kurde, wleciał. Jak to mi A nie, czekaj, kurna, nieważne, on nie może być. Dobra, nie, to nie on. No dobra, to nie on, to nie on. Nie, no mi się wydaje właśnie, że to nazwa Quicka mi mignęła właśnie przy tym. No to nie masz racji, bo byłem w adminie, no ale spoko. Ale nikt się nie potwierdzi, więc... No ale może druga sprawa, że może być też jakiś morfling po prostu i mógł walnąć jako morfling. Ale teraz byłeś, czy 10 sekund temu byłeś w adminie? Na adminie byłem jakieś 10 sekund temu, a teraz byłem na Vitalsach. Mówię ci to od... Pierdolę na śmierć. To jest już office, wydaje mi się, że Quick miałem w następnej rundzie zabić. Walisz! Delwek zbroni mnie. Kogo? Róbcie jak chcecie, bo mówię prawdę, było 5 osób. Delwek zbroni mnie? Czy to jest jakiś kurna impostor i lawyer? Amonga mam bronić. Amonga to jest prawnik Delweksa. Też sądzę. Nie no, inaczej, nie no, tak by raczej nie robił. Myślę, że bardziej medyk i... Po prostu medyk. Trochę by było głupie, jakbym był prawnikiem i wrzucam na innego impostora. Nikt nie. Czemu nie głosujecie? Jedna osoba nie zagłosowała. Ale tylko ja zagłosowałem na Quicka, mimo tego, że milion osób go oskarżało. No dobra. Wiem, że jest błąd, ale mi się nie chce tego zmieniać. Dobra, tam jedna literka, kurde, bez przesady. Nie chcę mi się tego poprawiać. No dobra. Jeszcze mamy dwa skucia na wszelki wypadek. Jakby ktoś tutaj próbował mnie, kurde, dojechać w tej komunikacji, to sobie ogarniemy. Wlady jutro wracam. Okej. Okay. Zrobione. O2. Spoko, moje butle. Pierwsza i druga. Superansko, oho. Zginął, Delwex, jedny Delwex. Ale nie w pierwszej rundzie chociaż. Ej, generalnie wam powiem tak. Przynajmniej się przekonaliśmy, że Delwex był impostorem, bo go zabiłem. Jako szeryf. A, dobra, tak, dobrze, rzeczywiście. On to zrobił. No to właśnie, Quick, kurde, no kolejny. No dobra, to mnie zabi. No dobra, to dawajcie, no dobra, to niech Mardax go zabije po prostu. Okej. Okay. Się wywalę. No jak się wywalisz, no to będziemy wiedzieli, że jest czysty. A, o, nieważne. O, o, wow. No to Jester. No to nieźle. No nie no, nie mów, że Jester, no. Tyle osób by nie głosowało na niego.
No nie wiem, na skip. No a dobra. Rzeczywiście był tym. Ja wiem, nic nawet nie zdążyłem zrobić. Nie mam pojęcia. Chciałem kurde cię Delwek zbroić jako lawyer, ale Quick mi wpadł na początku i nic ciebie jeszcze odstrzelili. Kumpla impostora wywalasz, no wiesz co? No cóż, wyszło jak wyszło. Ej, dobra, to XD, szybko poszło runda. No szybko poszło. A, no, teraz wywaliłem, bo byłem pursuerem, no to wiesz. No dobra. Ej, ale generalnie coś czułem, że ten. Że Delvex jest jak Amongo powiedział, no Delvex potwierdź moją wersję, coś takiego powiedział. No, Amongo mnie sprzedał. Mój własny prawnik. Ała, naprawdę? Tak to sprzedałeś? Ja myślałem, że medykiem jesteś po prostu. To nie był mój zamysł, żeby go sprzedać. Wow. Ale go sprzedałeś, nie mogę. Ja Amongo wyczułem coś po twoim głosie takim. Okej, okay, lecimy. Dobra, zaraz cię odstrzelę, Mardlek, za to. Groźby są karalne. Zaczynamy. Bounty Hunter. Zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy zrobić. Okej, musimy zabić nasz cel. Naszym celem jest aktualnie Mardlax. No tak nie zabijemy Mardlaxa. Wszyscy tutaj są obok. Ciężko będzie zabić Mardlaxa. Pójdźmy od dołu może. Ktoś tu jest w tym. W wencie. Kurde, no i ktoś też jest na kamerach teraz. Dalej mamy Mardlaxa jako cel. Kurde, no wszyscy tu biegają. No ciężko jest cokolwiek zrobić, jak wszyscy biegają wokół. Teraz mi się zmieni cel. No już mi się zmienił. Delvexa. Biedny Delvex, znowu zginie, ale sad. Nie no. Może akurat na niego nie trafię i może mi się zmieni cel jeszcze. Cel mojej wizyty. Hej Agiesia, witaj Oskar. Cześć, Tuziol, hejka, witam. Dobra. Zrobione. No to co, trzeba zacząć zabijać chyba, no. Już mogę rzec. Ja nie jest, a w środku. Dobra. 19 sekund mamy. Co? To już nic? Jak to już nic? A ty gnoju. Nara. Szybko poszło. Już chyba nie ma do naprawiania. Tylko teraz mam 40 sekund cooldownu często. Quick, co powiesz na swoją obronę, że cię przed chwilą mijałem przy kompsach, a tam ciało znalazłem? Gdzie było ciało? W kompsach, w środku, a ja cię stamtąd mijałem. Na górze było, w tych kompsach? Tak, w środku, a ja cię właśnie mijałem tam. Co powiesz na tą obronę? No to ciekawe, no bo w sensie nie było mnie tam, ale przychodziłem tam, no nic więcej nie mam do powiedzenia. Tak naprawdę to wiele osób mnie może w sensie potwierdzi. A gdzie byłeś? Robiłem dużo. Wcześniej byłem na dolnej części, medyka, te lewy dolny róg. Robiłem butlę z gazem bodajże i tam mnie widział mini Boxster. Później pobiegłem właśnie w prawo i przebiegłem tam sobie i biegłem zobaczyć na Vitalsy. Mam lepsze pytanie. Gdzie byłeś ATM? W wencie. No właśnie, to jest podejrzane. Naprawiłem to jest światło prawda. Drugie i teraz przed reportem. Jak się skończy runda, to zobaczycie, że jest zapalona. Ja jak coś muszę szybkie ze dwóch, przepraszam ja to was. Światło chyba poszedłem skoro i naprawiłem. Skoro że jestem pierwsze, ale drugie włączyłem i to ostatnie też ja włączyłem. Skoro wiecie, że jestem inżynierem, no to... Kiedy było drugie światło? No, w tej rundzie. Było. I teraz no, trzecie było przed ostatnim. No, dużo było świateł. A ty. Delvex. No to masz jeszcze ATM wyłączanie, czyli ogarnianie świateł, w sensie naprawianie tych. Naprawianie sabotaży. Masz jeszcze? No, mam. Dwa razy użyłem w rundzie. A, okay. I tego. I Delvex generalnie podchodził do venta. Zobaczył, że ktoś jest w tym wencie, więc jednak nie wskoczył i odszedł. Nie wiem, to było dziwne. Tam nie ma taska, bo w adminie. No, też podejrzane w sumie. No to bardzo podejrzane w sumie. I Minix Pox też tak właśnie wszedł do venta, ale koło lodzika na dworze. No to wszedł do venta? Wszedł do venta? Wszedł jakby na venta, zobaczył chyba, że ktoś jest i odszedł.
Nie byłem na wencie. Ktoś mógł właśnie tak machnąć klapka w kompsach i szybko do wenta wskoczyć. No, ale w końcu nie wskoczył do wenta przecież. Nie, z nich nie wskoczył, ale podeszli, zobaczyli, że ktoś siedzi, chyba mieli kill i odeszli. Skip. No, skip. Skip. Nie wiem. Ja poszedłem do medbay i tam... To jest po prostu Bounty Hunter, to jest nasz cel, który mamy do zabicia. Jako Bounty Huntera. I on się zmienia co jakiś czas. Dobra, teraz tak, damy sobie światła znowu, bo naprawi, tak myślałem. No i kwestia jest taka teraz, że... No cóż, walimy nasze cele po prostu. Nie wiem dalej, kto jest kurde spajem, a kto jest rzeczywistym impostorem. To jest problematyczne. Dobra, tam jest nasz cel, tam jest Vexi. Okej, ten skacze dalej po wentach. Ten stoi na środku, tak o. Włączmy światło. Dobra, walnijmy Vexiego tutaj. A nie, już... Dobra, był jeszcze naszym celem. Dobra. Teraz ATM jest naszym celem. Ciało tam, gdzie się sprawdza, ile jest osób w jakich pokojach. Adminie? W adminie. Tak. Adminie? Dobra, to chwilę, czekaj. To przed chwilą ja tam byłem za Mongiem, nie? Tak. AB. Nie, cię AB. Nie widziałem, halo. No ja widziałem cię na Vitalsach stałeś. Ej. Biegam na ciebie. Ej, mogę coś powiedzieć? No. Ten. ATM jest chyba inżynierem, ale nie wiem, bo... No ATM jest inżynierem, no. Wentował na widoku. Tak, i robił normalnie, naprawiał, nie z... I tam podszedliśmy do Venta. AB wtedy wchodził. O, i ja zauważyłem Delvexa za tymi biblioteczkami. No ale on tam mógł stać po prostu. No ale długo tam stał, jakby... Albo gesteruje, no. Też może być gesterem. Bo ja go obserwowałem tam właśnie, w Wencie siedziałem. I tego, generalnie Amongo mówił, że nie widział AB'ego, ale widział AB'ego, bo widziałem to w Wencie, bo byłem tam z nimi. Był AB? Był AB tu? Był. No bo ja byłem na Vitalsach, to dlatego mogłem go nie widzieć. No tak, no ja wbiegałem na ciebie i dlatego cię widziałem. Ty byłeś na Vitalsach, więc mnie nie widziałeś. Później po prostu. AB poszedł do 2, a ja go tam jeszcze w Wencie widziałem jak się na 2. No tak, ja pobiegłem właśnie na lewą stronę i zostawiłem, kurczę, no nie wiedziałem, kto tam jeszcze jest w tym adminie. A generalnie Delvex i Amongo zostali w tym adminie, nie? No czyli obstawiam, wydaje mi się, że Delvex gesteruje, ale Amongo no. Żeby zabił. Czekaj, Delvex zagłosował, dajmy skipa, zobaczymy czy na siebie. Dobra. Kurde, ale no dobra, możemy skipa, tak zrobić. Skipa. No to skip. Generalnie... Skip. Czekaj, Kwik, kto był z nami w elektryku, tak z ciekawości? Ja i ty, i czekaj, i ktoś jeszcze? No ktoś jeszcze był. Ktoś odbiegał od nas na lewo, jak my wychodziliśmy. Nie zwróciłem uwagi, sorry. Dobra, dawajcie tego skipa. Dobra, skipaj. A nie, to jest skip, no. No to, to tak szybko skipnąłeś? Dziwne. A czekaj, bo Delvex na Z2 mówi coś tak, chyba. Tak, on coś mówi. No ale teraz nie ma chyba już Z2. Delvex w ogóle już nie mogę naprawiać po trzecim razie. No masz tylko... Kto by się spodziewał? Masz tylko 3. Aha. No dobra, teraz musimy walnąć Mardlaxa. W takim razie włączmy światła, pozamykajmy drzwiczki i poczekajmy na nasz cel. Amongo, okej. Okay. Dobra, czekaj, bo chyba dwóch niebieskich ze mną wchodziło. Tak, no ja byłem. Nie ma z nami. No nie ma z wami, bo wbiegaliście w trójkę, no to stwierdziłem, że się cofnę. Kto wychodził ze specimena teraz? Był wampirem albo warlockiem? Teraz ja. Nie, jakbym był wampirem, to... generalnie w adminie. Wiem, bo miałeś dwie osoby były, jak zobaczyłem. I Quick wychodził ze specimenami, to nie Ani, ani nie Quick. To musi być AB, bo chyba AB właśnie albo warlockiem walnął, albo wampirem walnął. Warlockiem nie zdążyłbym tego zrobić, w sensie ale któryś z was by się na niego rzucił. Ktoś zjadł Delvexa.
Nie, wyrzuciliśmy go. Się... Aha, nie. Nie, Delegata tak. nie wyrzuciliśmy. A nie, a rzeczywiście, to on jeszcze zginął. Czyli no. Quick mógł odstrzelić Delvexa w sumie. No, Quick mu to zrobić. O, to by raczej nie pasowało. No to kto zjadł ciało? My z Shooksterem naprawialiśmy światło, obieg jeszcze z nami Madlax, AB. A może jeszcze, AB? Jackal i Sidekick? Nie, byczku. I po prostu dobra, wy tam go walnęliście. Jesteś, mój umysł AB. Podpowiada mi, że to Mongo. Jestem trackerem, panie. Tak teraz mogę w sumie sklejmować. Tak, mi też kurna na Spokster, ja mogę byli na tych światłach. Właśnie mi się zastanawiam między nimi. To... W pierwszej rundzie, co znalazł ciało i mnie oskarżył, że... No, w sensie niby to mógł być zbieg okoliczności, ale... Tak mi śmierdzi Amongo. To na kogo miałeś trackera? W sumie AB na Marlaxie miałeś trackera. No właśnie, ja mam między Amongiem a Spoksterem. Ja między Amongiem a AB. Mi się wydaje, że to AB jest, bo no kurde no... On jako no nie, no ja was. Tak, no bo wbiegaliście w trójkę na światłach. Dobra, po co miałbym jako czwarty biec na światła? Czy miałbym zabijać tego kurde no nie wiem, może jesteś ze Spoksterem i po prostu, nie wiem, na przykład Spokster po prostu, albo to Spokster zabił, po prostu Bait wleciał. Bait spadł gdzie indziej, więc no. A dobra, tylko z nami nie było. No to może Baitor ja wleciał na Spoksterze. Nie. To jest AB i Quick, kurde, duo. No dobra, vote AB. Nie no, czemu AB? No nie rozumiem. Nie no, według mnie na razie to AB tutaj za Mongiem. Nie no. Jak AB za Mongiem? No kurde. No bo ze mną specjalnie go kurde. No, no nie no, to nie było dobry. To nie był dobry kill rzeczywiście. To nie był najmądrzejszy kill. To muszę przyznać. Ajaj, no dobra, no zobaczymy. Ten Quick jest impostorem, a Spokster jest spajem, tak myślałem. Ojej. Kurde. Najgorzej. No dobra, teraz wyrzucą pewnie Quicka, no. No chyba, że Quick walnie Atema, ale tego nie zrobił. AB musiał być, bo by się gra skończyła, bo jest 2-2. No, czyli to Quick musi być kolejnym, no prosto. Ale czemu, nie rozumiem czemu ja to miałbym być, skoro byłem... Lojera zabiłeś? Musimy no przedyskutować właśnie. Tę rundę. No dobra, no nie wiedziałem, że to Lojer, to był moim celem, no. W jaki sposób mógłbym zabić i jeszcze do tego zjeść? Na której stream? Nie wiem, czy w ogóle tak się da. Po 21. Znaczy, mi się generalnie wydaje, że AB mógł zabić. I ktoś zjadł po prostu ciało, ale nie wydawają siebie nawzajem, no bo nie wiem dlaczego. Nie, i ciało było, to... przecież zreportowałem to ciało, no. Ale jedno, no wiem, ale które ktoś zjadł, ale... Jakby no to Quicka Quick nie mógł, ale jak Quick ja nie mógł zabić i zjeść? No to może Spokster jest zjedzącym, no tak mi się wydaje. Ale jak Spokster z wami a Quick jest impostorem, no drugim. Dobra, bo. Kto żre ciała, bo i tak nie wygra mówić. Co? No właśnie, przyznaj kto żre ciała. No jest to trackerem, no, flamuje, no. Ty żresz ciała, mini Spokster? Nie, nie, nie. No jak nie? I tak nie wygrasz, mów. Nie. Tak nie wygrasz. Dobra, nie, bo ciekawe, nie ma zjadacza. Co się stało z Delvexem? Ewentualnie mogło być tak, że AB zabił, a Amongo mnie nie zabił i nie ogarnął. To by było głupie w sumie. Ale mógł lecieć double kill, bo wtedy byliśmy w 4 osoby. Ale głosowałbym wtedy na AB'ego i tak bym go forsował ostro? To by było no, głupie. Żeby nie było podejrzeń na ciebie. Nie wiem, to z jedzenie ciała mnie myli w ciul, ale no jednak nie no, mimo wszystko chyba... Kto na AB'ego nie chciał głosować? No właśnie, co się stało z Delvexem? Chyba wszyscy chcieli, nie zagłosowałem na AB'ego. Dosłownie. Nie, ja bym dał na mini Spoksa za to, że tego. Nie, nie mini Spoks nie może być, no. No ja. Razem ze mną światło. Ja nie wiem, jak naprawdę, mógłbym no, zabić i zjeść ciało. Jeszcze do tego się znaleźć. Miał disconnect? Ej, dobra, wiem. Może, no. Oni chyba zostali lawyer impostor, dlatego on nie chce na Spoksa. Zagłosuję tego Spoksa. Co by się nie stało? Zagłosowałem na Quicka, no więc nie, no jak wy tak możecie? Teraz kurde 2 na 2. Dobra, nie no, ale Delvex pisał jak kurde! Był ten. O wow. Przerąbany mamatem. Nie no, to nie wyjdzie. Dobra Quick, zabij Amongę i wygrywamy. No już lecę, jasne. No nie no kurczę, zobaczymy. No już mogli tego nie przedłużać, rzeczywiście kurczę mogli na tego Quicka zagłosować. Myślę, że ogarnęli, że to ten, że to on. No ale się w ogóle Delvexa zapytam. Delvex, jak? Nie można polskich znaków.
A co mi się zrobiło? Sabotaż walni? Nie no, niech on sobie gra, no. W sensie... nie będę mu utrudniał. Dobra, Quick, lecisz out. Jednak... Kurwa, na chuj się cofnąłeś. Brawo, ja już też biegłem do ciała, bo miałem trackera. Bo kurwa, miałem fajny z body, już udziałem też. Impostorem. Nawet nie wiem, który był. Ja cały czas ktoś za mną łaził cały mecz. Nie mogłem nic zabić, bo albo to ATM za mną skakał w dziurach, albo Among za mną ale łaził. Ale kto wtedy to ciało? A to nie ja, ja sobie podróżowałem, bo kurwa mnie obserwowałeś. Mi się wydaje, nie wiem w sumie kto to zjadł ciało. Dobra, głosuję na Among. No właśnie, co się stało z tobą, Delvex? Jak to się stało, że ty byłeś jako zniknięty? No. Bo tak, najpierw byłem ze dwóch na sekundkę, zajrzałem na komputer, to chciałem oczywiście ATM-owi rolę podwalić, bo widziałem, że biega do węgla, ale za każdym razem zginął. Był za szybki. No, nie, i wybrałem Mardlaxa, który był tym, lojerem i chyba to wystarczyło, żebym zginął. No tak, i po głosowaniu zginął. No, nie wiem. Robiłem ostatni ten. No byłeś niczym, no musiałem cię walnąć, no. Ostatniego taska już robiłem.